serdecznie, z tej strony Tomasz Kruświecki, trener kolarstwa, fizjoterapeuta. Jak widać, dzisiaj się przygotowałem znacznie lepiej do tego nagrania. Założyłem czystą koszulkę, trochę się uczesałem i się nawet ogoliłem, więc mam nadzieję, że coś fajnego wyjdzie z tego odcinka. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj będziemy w ogóle rozmawiać o monitoringu w sporcie, o kontroli własnego zdrowia, własnego samopoczucia. Uważam, że to jest mega ważny temat, który zbyt rzadko jest poruszany różnego rodzaju, jest tam w mediach społecznościowych, blogach kolarskich i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę tu nikogo osądzać, że ktoś robi źle, bo o tym nie mówi, albo ktoś robi źle, bo tego nie używa. Chciałbym bardziej Was zachęcić do tego, żebyście rozpoczęli właśnie używać tak prostego narzędzia, jakim jest monitoring samopoczucia, zdrowia, monitoring zmian zachodzących w organizmie pod wpływem treningu. I nie chciałbym robić z tego jakiegoś bardzo obszernego wykładu. Nie chcę się jakoś mocno zagłębiać w temat, bo nie mamy na to tyle czasu. Chcę streścić temat maksymalnie do granic możliwości, pokazać Wam proste sposoby, proste narzędzia, które Wam ten proces wspomogą. A gdzieś tam jakieś rozszerzenie tematu, może przyjdzie kiedyś okazja podczas jakiegoś webinaru, może dłuższego live'a, albo może szkolenia nawet online, bo uważam, że to jest no, bardzo obszerny temat, który można od każdej możliwej strony tak naprawdę ruszyć i od każdej możliwej strony się z nim zapoznać. Niemniej jednak krótki taki poradnik, krótkie przedstawienie tego, jak ja podchodzę, jak u mnie wygląda monitoring treningowy, monitoring gdzieś tam samopoczucia. Nagrywam też ekran mojego laptopa, w którym mam przygotowane dla Was kilka narzędzi, które postaram się Wam pokazać, wytłumaczyć mniej więcej na jakiej zasadzie działają i pokazać, że jest to mega proste. Zresztą jedną z tych rzeczy dostaniecie jakby do własnej ręki. Teraz tak, po co nam jest w ogóle monitoring? Monitoring nam jest mniej więcej po to, żebyśmy byli w stanie po pierwsze oceniać zmiany, jakie zachodzą w naszym organizmie pod wpływem treningu, pod wpływem życia codziennego, pod wpływem jakiegoś stresu, żywienia i tak dalej, żebyśmy mogli zanotować sobie te zmiany, żebyśmy mogli je obserwować, monitorować, śledzić jej trendy, śledzić jej zmiany i na koniec końców w zasadzie poddać jakiejś tam analizie w zależności od naszych potrzeb. Monitoring można prowadzić na masę różnych sposobów. To mogą być badania laboratoryjne, to mogą być testy terenowe, to mogą być testy wydolnościowe, w zasadzie badania wydolnościowe. To może być też wypełnianie jakichś ankiet i tak dalej, i tak dalej. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na rzeczy, która nie jest związana jakoś bardzo z performance'em, nie jest związana jakoś z budowaniem formy, a raczej takim codziennym monitoringu zdrowotnym, jak to ja to nazywam i zawsze tak tłumaczę to swoim podopiecznym. Czyli w rzeczach, które po pierwsze nie wymagają jakby bardzo dużego zaangażowania czasu, żeby je wykonać, żeby je śledzić, a po drugie śledzą takie rzeczy, które nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić bardzo dokładnie ilościowo czy jakościowo, gdzie nie mamy dostępnych konkretnych parametrów, konkretnych zakresów, konkretnych wartości liczbowych, a mimo tego jakoś te rzeczy chcemy przemienić w liczbę, którą możemy potem poddać właśnie analizie. Taki monitoring nie jest jakoś specjalnie czasochłonny, bo jeżeli się wprawimy na wypełnianie jakichkolwiek ankiet na przykład, czy wykonywanie jakichś podstawowych pomiarów, to zajmie nam to minutę, dwie, trzy minuty dziennie, nie więcej. Tylko ważne jest to, żeby dobrze czuć swój organizm. I tak naprawdę im więcej tych danych będziemy już zbierać, im dłużej będziemy ten monitoring prowadzić, tym będzie nam też później coraz łatwiej podejmować się właśnie takiej próby zanotowania najważniejszych rzeczy w naszym ciele, w naszym organizmie, w naszym samopoczuciu. Druga sprawa, monitoring jest mega potrzebny do tego, żeby złapać kontekst podczas analizy treningu, czyli zawodnik wykonuje jakiś trening, mówimy, że czuł się, załóżmy, dobrze i tak dalej, a ja chcę zobaczyć, co w jego organizmie zaszło w dany dzień, dzień później, tydzień, dwa tygodnie później i taki monitoring daje trochę więcej kontekstu do samej analizy treningowej, do samej analizy tych cyferek, które się pojawią bezpośrednio po treningu. Możemy zaobserwować po prostu, jakie zmiany, jakim stresem na przykład była dana jednostka dla
konkretnej osoby i na tej podstawie podejmować dalsze gdzieś tam decyzje dotyczące strategii treningowej. Monitoring też jest mega ważną rzeczą, która przydaje się w kontroli przetrenowania, też w wychodzeniu procesie wychodzenia, leczenia, przetrenowania. Jest bardzo ważną rzeczą w sytuacji, kiedy na przykład wracamy po jakiejś kontuzji do formy, kiedy w ogóle mamy kontuzję. Jest też fajną rzeczą do analizy, na przykład dla fizjoterapeuty czy dla ogarniętego lekarza, do analizy tego, w jaki sposób mogło dojść do danej kontuzji, do danego urazu. I w profesjonalnym sporcie, przynajmniej z tego co wiem, to zespołowym, czyli na przykład piłce nożnej, już coraz więcej zawodników prowadzi swój własny monitoring, niezależnie od tego, w jakim gdzieś klubie są, w jakim klubie trenują. I jest to naprawdę świetny zbiór danych, który można potem przekazać w razie jakichkolwiek problemów lekarzowi, trenerowi, fizjoterapeucie, psychologowi itd., itd. Więc chwilę z głowy wyrzuciłem kilka pomysłów na to, w czym może nam taki monitoring pomóc, a jak widzicie, już dotykamy naprawdę wielu aspektów treningu, nie tylko kolarskiego, nie tylko treningu wytrzymałościowego, ale sportu jako całokształtu. Ja też ten film nazywam, że zdrowy trening w kolarstwie, że monitoring w kolarstwie, bo głównie chcę docierać do kolarzy, ale jeżeli biegasz, jeżeli uprawiasz triatlon, wioślarstwo, cokolwiek innego, sporty zespołowe, sporty walki, taki monitoring w większości przypadków też się sprawdzi u ciebie i naprawdę zachęcam do tego, żeby coś takiego robić. Jak ja to robię? Ja to robię w najprostszej możliwej formie, czyli w postaci arkusza Google. Robię to w postaci arkusza Google, dlatego że on jest najłatwiej modyfikowany, daje mi tak naprawdę najwięcej możliwości do wprowadzania własnych danych, wprowadzania swoich pomysłów do tego monitoringu. Druga sprawa umożliwia naprawdę w ogromnym stopniu analizę tych rzeczy i tak naprawdę co będę chciał, to wyciągnę z danych, które uda mi się zebrać w tym arkuszu. Z jakichś zewnętrznych programów nie zawsze jest łatwo wyeksportować te dane i tak często trzeba je przerobić i tak dalej. A tutaj mamy surową, fajną daną, którą można potem poddać obróbce i wyciągnąć jakieś ciekawe rzeczy. Jedyny minus arkusza Google to jest to, że on nie jest bardzo przyjemny dla zawodnika, dla sportowca w wypełnianiu, w użytkowaniu. No bo to jednak trzeba się zalogować na konto, odpalić jakiś tam link, wejść najczęściej na komputer, bo na telefonie ciężko to wypełnić. Ale nadal uważam, że to jest mega fajne narzędzie i najlepiej się sprawdza, przynajmniej w moim przypadku. Arkusz, z którego ja korzystam, zobaczycie teraz tak naprawdę na ekranie mojego komputera, tylko muszę go znaleźć spośród tych zakładek, które chciałem Wam pokazać. I on się składa z kilku rzeczy. Przede wszystkim parametrów, które chcemy obserwować tak naprawdę na co dzień. W moim przypadku jedyne rzeczy, które na ten moment obserwuję u zawodników, u siebie również, to jest długość snu, jakość snu, zmęczenie ogólne, poziom stresu psychicznego, subiektywne poczucie zdrowia, poczucie motywacji do treningu, barwa moczu, tętno spoczynkowe, HRV, czyli zmienność rytmu dotykowego serca oraz masa ciała. Plus zostawiam sobie tabelkę na tak zwane notatki, czyli rzeczy, które zawodnik bądź ja mogę dopisać do tego arkusza. Postarałem się go wykonać w taki sposób, żeby on był jak najbardziej jasny dla zawodnika, więc dodatkowo są konkretne opisy tutaj, w jaki sposób oceniać pewne rzeczy. Jest też skala taka i numeryczna, i kolorystyczna, która ułatwia trochę zorientowanie się pewne w kierunku czego byśmy chcieli na przykład pójść w danym dniu. Poddałem ten arkusz bardzo prostym jakimś tam, że tak powiem, przeróbkom i chociażby po wpisaniu jakiejś konkretnej wartości, typu na przykład długość snu 8, pojawia nam się taki ciemno zielono, wpadający trochę w żółć kolor, który od razu bezpośrednio, jak ja wchodzę w arkusz, w którym jest już masa danych wpisanych, który mamy już monitoring z kilkunastu miesięcy, to widzę, gdzie jakiekolwiek zmiany mogły zachodzić, gdzie były jakieś zaburzenia. Kiedy byśmy wpisali na przykład 4 godziny snu, zaznacza się już mocno na pomarańczowo. Jeżeli jakość snu wpiszemy jako 1 na przykład, no to jest typowo czerwone. Jeżeli zmęczenie ogólne wpiszemy na 1, czyli jesteśmy bardzo lekko zmęczeni, piękna
trawiasta, wręcz zieleń się pojawia i od razu wiadomo, o co chodzi. Jeżeli wpiszemy 9, no to znowu pojawia się nam czerwień. I tak jest z każdym parametrem, który śledzimy, czyli on jest poddany formatowaniu warunkowemu. Mega prosta rzecz do zrobienia, ale ułatwia i przyspiesza mi przede wszystkim pracę z takimi arkuszami. Jeżeli chodzi o barwę moczu, to jest do wyboru kilka po prostu, żeby też się nie rozdrabniać, żeby też mieć ujednolicone te dane u wszystkich zawodników. HR spoczynkowe i HRV to są rzeczy, które już nie zawsze idzie zmierzyć tak łatwo jak te rzeczy, które wcześniej podawaliśmy albo subiektywnie, albo tak jak długość snu, no to mniej więcej wiemy, o której poszliśmy spać i się obudziliśmy. No i tak do HR spoczynkowego, no to jeszcze nie ma problemu, bo tak naprawdę przyłożymy sobie palec do tętnicy, jesteśmy w stanie to przeliczyć. Większość z nas ma też zegarki z pulsometrem, więc bezpośrednio już mamy te dane, albo na przykład z Polara, z Garmina, z Sunto, z czegokolwiek tam zawodnik używa, czy nawet jakichś prostych, tanich opasek, w które naprawdę polecam się zaopatrzyć. Tak z HRV jest trochę więcej problemu, bo już nie wszystkie urządzenia to mierzą. I to też jest rzecz, która nie jest dla mnie obowiązkowa, którą monitorujemy, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli nie wymaga jakiegoś dużego zaangażowania czasowego i finansowego zawodników. Jeżeli chodzi o mierzenie HRV, no to większość nowych Garminów, większość nowych w ogóle zegarków sportowych i tych lepszych opasek ma już wbudowaną tą funkcję. Co do jakości niektórych pomiarów, mam pewne wątpliwości, ale nadal uważam, że jest to całkiem fajnie zrobione, całkiem fajnie zgrane. No i po co tak naprawdę to monitorujemy? Po tętnie spoczynkowym, po HRV jesteśmy w stanie naprawdę zaobserwować bardzo wiele zmian, które zaszły gdzieś na etapie, na obszarze naszego układu nerwowego, w szczególności jeżeli chodzi o HRV, czyli tak naprawdę pobudliwość naszego serca. O HRV pogadamy sobie pewnie gdzieś tam kiedyś indziej przy okazji, bo to jest też bardzo szeroki temat i nie chciałbym się tutaj nad nim rozwodzić. Jeżeli chodzi o tętno spoczynkowe, no najprostsze podejście, które oczywiście też możemy rozbić na czynniki pierwsze i kłócić się, to nie zawsze tak jest, ale jeżeli organizm jest bardzo zmęczony w trakcie jakiejś choroby, infekcji, osłabienia, tętno spoczynkowe zazwyczaj rośnie w stosunku do średniego. Jeżeli jest wszystko ok, to zaczyna ono spadać. HRV jest troszeczkę więcej zabawy, jeżeli chodzi o analizę, więc tak jak powiedziałem, odkładamy to na później. Z dodatkowych rzeczy, które są w tym arkuszu, to jest na przykład to, że ustawiłem sobie średnią z danego miesiąca, żeby lepiej obserwować też zmiany na przestrzeni miesięcy i lat. Ale jest to bardzo prosty dodatek, coś takiego możecie zrobić sami, albo też pobrać po zapisaniu się do newslettera mojego bloga. Na nim jest jeszcze dzisiaj stary wzór arkusza monitoringowego, ale prawdopodobnie dzisiaj, jutro będę wrzucać ten nowy, bo jest co prawda cały czas w budowie, ale już można go bez problemu używać. Z rzeczy, które mogą się dodatkowo przydać w monitoringu, czyli jeżeli na przykład chcielibyśmy śledzić więcej danych już nie subiektywnie, ale obiektywnie, to na przykład mamy dwa narzędzia, to jest Oura Ring i Whoop. To są dość zaawansowane urządzenia, czujniki, które mierzą tak naprawdę jakość naszego snu, tak już bardziej obiektywnie w kontekście ruchu, tętna, ciepłoty ciała i tak dalej, które mierzą nam HRV, które mierzą nam tętno spoczynkowe, tętno przez cały dzień i tak dalej. I też zbierają to najczęściej w jakieś swoje tam jednostki, procenty regeneracji i tak dalej. Na to starałbym się nie patrzeć. Lepiej zawsze wyciągać suche dane, ale jest to urządzenie, które z pewnością może wspomóc jakby ten proces monitorowania się na co dzień. Cena, no niestety dla wielu może być dość zaporowa, bo jeśli dobrze pamiętam, tak 314 euro, no to jest trochę. Ale jest to mega fajne rozwiązanie dla osób, które nie lubią na przykład chodzić całą dobę z zegarkiem czy z nim spać, bo no, tak jak po prostu pierścionek zakładamy na palec i nie jest specjalnie odczuwany. Druga rzecz to jest Whoop. Tam w jednej z zakładek mam odpalony już profil jednego z moich zawodników, który chciałbym po prostu pokazać, jak to wygląda. Whoop to jest taka opaska i też dostęp do całej platformy, która w bardzo podobny sposób jak Oura Ring analizuje naszą codzienną aktywność, tętno spoczynkowe i tak dalej. Dodatkowo jest fajna rzecz, bo Whoop. Dobra, miałem chwilę przerwy, córka mi się obudziła i musiałem dośpić, że tak powiem. Lecimy dalej.
Jeżeli chodzi o łup, wracając do niego, jest to proste narzędzie działające tak samo praktycznie jak Oura Ring, czyli opaska monitorująca naszą codzienną aktywność, czas snu, HRV, tętno spoczynkowe itd. Ale poza tym, że robi to, ma jeszcze wbudowane fajne ankiety, które można wypełniać, z których potem wyciąga trochę więcej danych i podaje nam też takie wskaźniki swoje tak zwanego recovery i strain. Czyli strain to jest, można to nazwać jakby gęstość treningowa, coś w tym stylu. Pokażę Wam teraz, jak wygląda mniej więcej wykres takich danych z łupa. Tutaj na przykład mamy dane dotyczące snu jednego z moich zawodników. Możemy też wejść w zakładkę recovery. Też na przykład sobie zobaczyć z 2 tygodni dane, jak on ocenił daną gotowość do treningu, dany stopień wypoczęcia. Możemy sobie wrzucić na wykres bezpośrednio samo HRV, czy też na przykład tętno spoczynkowe, jak i łączyć te dane, generować z tego bardzo fajne, takie obszerne analizy, już gotowe od łupa do poczytania, do wdrożenia gdzieś tam w swoje życie. Więc mega fajna rzecz. Poza tym, jeżeli nie mamy opaski, nie mamy jakiegoś zegarka, który będzie nam monitorował HRV, możemy skorzystać z dostępnych aplikacji. Jedną z takich jest HRV for Training Pro. Z tego co pamiętam, ona działa na tej zasadzie, że ściągamy ją na telefon, odpalamy pomiar i na zasadzie przyłożenia palca gdzieś tam pomiędzy obiektyw a diodę od lampy błyskowej, jest w stanie całkiem dokładnie wymierzyć nam to HRV i też pewnie generuje z tego jakieś fajne wykresy. Dodatkowo są, z tego co pamiętam, inne dane i tak dalej. Nie zagłębiałem się w tą aplikację, bo jej używałem jakieś, nie wiem, 4 lata temu. Aktualnie nie używam. Tylko problem jest taki, że jest też płatna, chyba około 45 euro rocznie trzeba zapłacić za jeden profil, ale jest też darmowy program, darmowa aplikacja, to jest Kubios. To jest taki bardziej projekt naukowy i no mega kombajn, jeżeli chodzi o narzędzia. Polecam sobie sprawdzić. Jestem cały czas na etapie gdzieś tam sprawdzania możliwości tego programu. Testuję sobie, ale jeszcze wiem troszeczkę za mało na jego temat, żeby Wam tutaj pokazywać i doradzać, jak to robić. Między innymi na podstawie normalnego paska, tam tętno jest w stanie ocenić nam to też HRV, więc kilka takich narzędzi, które mogą Wam się przydać w monitoringu codziennego samopoczucia, codziennego zdrowia, codziennej gotowości do treningu. Jeżeli chcielibyście zgłębić też sobie tak trochę, znaczy zgłębić, bardziej mieć taką przypominajkę dotyczącą monitoringu na sam początek, jeżeli będziecie mieli wątpliwości, co warto, czego nie warto oceniać i jak to robić, to ja też kiedyś na blogu popełniłem taki krótki wpis podstawy monitoringu w sporcie. Tu poza tym, że macie wymienione, co warto monitorować, to jest też taka fajna, myślę, infografika, którą przygotowałem odnośnie tego, w jakich fajnie zakresach to jest monitorować, co monitorować, jak to robić i dlaczego w ogóle w kilku zdaniach opisane. Także naprawdę polecam, jeżeli chcielibyście mieć taką przypominajkę, taką infografikę, to możecie też sobie gdzieś tam to pobrać, bądź zapisać w zakładkach i korzystać z tego na co dzień. Wyszło dość długo z tego, co mi się wydaje. Mam nadzieję, że przy następnych odcinkach nie będę się tak rozgadywał. No, dzisiaj znowu dużo się nie dzieje. Jesteśmy w moim mikrobiurze, tak bym to nazwał. Ale mam nadzieję, że trochę wyciągnęliście fajnych z tego treści, takich merytorycznych, przydatnych w waszym życiu. Ja też będę starał się właśnie przeplatać takie luźne wideo gdzieś tam z treningów, lifestyle'owe i tak dalej, z takimi bardziej merytorycznymi treściami. I mam nadzieję, że pasuje Wam taka forma moich wideo. Jeżeli macie pomysł na jakiekolwiek kolejne, jeżeli chcielibyście, żeby jakiś konkretny temat został poruszony, dajcie znać w komentarzu. Podobno modne jest, czy tam przydatne, proszenie o łapki w górę, subskrypcję itd. Więc jeżeli macie ochotę, zachęcam, nie zmuszam, broń Boże, bez żadnego ciśnienia. Ale będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz, nie tylko pozytywny, może być konstruktywna krytyka, jakby tego, co nagrałem. No i co? Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo, może w jakiejś trochę luźniejszej formie. Tak naprawdę nie wiem, co będzie dalej, bo nie mam zaplanowanego konkretnego kalendarza, że tak powiem, publikacji. Dzisiaj też tak nagrywam w zasadzie spontanicznie. No i
Ja mam nadzieję, że to będzie się fajnie rozwijało, że będziecie się też dobrze tutaj czuli wy jako widzowie, tak się chyba mówi, no osoby, które oglądają filmy na YouTubie. No i że zaczniecie się monitorować przede wszystkim, zaczniecie monitorować swoje codzienne zdrowie, codzienne samopoczucie. Do tego naprawdę zachęcam, to jest mega przydatna rzecz. I daje też jakby poczucie, trochę większe poczucie świadomości własnego ciała, własnego zdrowia i treningu. Naprawdę, polecam Wam serdecznie. No dzisiaj to będzie tyle. Serdecznie Was zapraszam do śledzenia moich działań, naszych działań też na grupie Rusz się zdrowo na Facebooku. Jeżeli Was tam jeszcze nie ma, to serdecznie zapraszam. Link znajdziecie w opisie tego filmu. No i do zobaczenia niedługo. Hej!